Cześć moi drodzy, dzisiejszy krótki odcinek jest tak naprawdę uzupełnieniem jednego z poprzednich odcinków, w którym opowiadałem Wam o historii smoczego motywów w kulturze. Uznałem jednak, że należałoby choć trochę powiedzieć o naszym rodzimym smoczu wawelskim. A może wcale nie takim rodzimym? Pierwszy przeczas na temat smocza wawelskiego pojawia się w tronice mistrza Wincentego Kadłubka. Kronika ta powstała na przełomie XII i XIII wieku, a sam autor był biskupem krakowskim, a po zrzeczeniu się urzędu do końca życia przebywał w opactwie Cystersów w Jędrzejowie. U kadłubka nie pojawia się jednak nazwa Smol Wawelski, lecz zwrot Hall of Hagus, co możemy tłumaczyć jako całożerca. Badacze zajmujący się kadłubkiem uważają, że historia o Smolku została zaczerpnięta z biblijnej księgi Daniela lub opowieści o losach Aleksandra Wielkiego, do którego mistrz miał słabość. Inne głosy mówią jednak, że może to być element polskiej ustnej tradycji o początku, który został właśnie przez Czadłubka po raz pierwszy spisany. Różnie interpretowany jest również sam motyw walki kraka i jego synów z bestią. Jedni wskazują tutaj na walory metaforyczne, gdzie smog miałby być uosobieniem chęci zburzenia ładu społecznego, by byłby ucieleśnieniem chaosu, który wdziera się w szeregi państwa w momencie kryzysu wewnętrznego. Pojawiają się także głosy, że cało pożerać jest po prostu symbolem konkurenta kraka do tronu, którego ten musi pokonać, by móc zabezpieczyć swoją pozycję. Ciekawe jest, że po śmierci Smocza Wawelskiego następuje cały szereg dziwnych, można powiedzieć, przyczyn zdarzeń. Ginie syn kraka, chwilę później on sam umiera, a tron obejmuje jego córka Wanda, co zakłóca ówczesne postrzeganie świata władzy, który zarezerwowany był wyłącznie dla mężczyzn. W takim razie może smocz wcale nie był elementem niszczącym ład, tylko był on fundamentem tego ładu? Po śmierci którego wszystko zaczęło się sypać? Mimo, że tak jak już wspomniałem, to u kadłubka po raz pierwszy napotykamy smocza wawelskiego, o tyle nie jest to pierwszy smocz w ogóle w polskiej historii, ponieważ o draku wspomina już Gal Anonim w Kronice Polskiej. Czy kadłubek znał draku Gala Anonima? Smocz Anonima pojawia się na kartach jego kroniki dwukrotnie. Gal używa sformułowania Draco Flamivomus, czyli ziejący ogniem. Co ciekawe, w późniejszej części troniki nazywać będzie tym oczyszczeniem równego bohatera swojej pracy, czyli Bolesława Trzywo który mówi, że atakuje niczym wściekły smog. Jako, że Kadłubek wiele razy odwołuje się do troniki polskiej, podebrał sobie również przezwisko Draco Flamivomus dla Trzywo I o ile udala ten przydomek zawsze jest pozytywny, o tyle u Czadłubka pojawia się również pejoratyw, najprawdopodobniej będąc wymierzonym we Fryderyka I barbarossę. Skąd o tym wiemy? Bo draco Czadłupcza jest ruf i flamas, czyli rudy, tak jak Barbarossa. Kolor rudy w średniowieczu był uznawany za kolor zdrady i oszustwa, a także przypisywany ugarzom i prostytutkom. Dlatego draco u Czadłubka to pochwała, natomiast trufu z draco to już obelga. Tak więc Czadłubek znał draco anonima i nawet go wykorzystał w swojej czelnice. Wracając do Holofagusa, jego główne miejsce to oczywiście opowieść o smogu wawelskim, ale pojawia się on także w kilku innych miejscach. Czadłubecz, wskazując na negatywne aspekty nieprawego pochodzenia Zbigniewa, wymienia całożercę obok takich stworzeń jak bazyliszek, cykuta czy rodzaty wąż jako kolejne wcielenia zła. Również w trzeciej księdze epitet ten pojawia się przy omawianiu kwestii Władysława Wydnańca i jego żony Agnieszki. Mowa tam o bestii, którą własną piersią karmi ludzkie dziecko. A sam Holofarus zostaje wymieniony na ostatnim miejscu, i to ta z najdłuższych bestii, jaką mógł kadłubek wymyślić. Holofarus, całożerca, stąd w ogóle i przyszła do głowy taka nazwa. No na pewno idealnie wpasowuje się w narrację opowieści o Smoku wawelskim. Żeby podstęp się udał, bestia musiała swoje ofiary pożerać w całości. Zresztą polskie oczyszczenie smor wywodzi się właśnie od oczyszczenia smochtać, co możemy tłumaczyć jako połyczać. Tutaj także wpasowuje się to, o czym mówiłem ostatnio, czyli wężowatość smoka, bo przecież węże są właśnie zwierzętami, które połyczają swoje ofiary w całości. To pokazuje nam, że Draco a Holofagus to są dwie zupełnie różne postacie. Anonim stworzył z niego symbol, pozytywny symbol, który może być wykorzystywany do opisywania władców z dynastii piastowskiej. Dlatego więc Kadłubek nie chciał użyć tej samej nazwy dla określenia bohatera negatywnego. Więc stworzył holofagusa, by nie strzelać słowa drako, które dawano nawet władcy państwa. Pokazuje nam to, że w okolicach tego XIII wieku mogła się odrobinę zmienić narracja względem smoczów. Dlatego też kadłubek postanowił te dwie postacie rozróżnić.